Dzień dobry, witam serdecznie. To jest Telewizja w Realu 24. Ja nazywam się Piotr Szlachtowicz. Dzisiaj mamy bardzo ciekawy dzień. Dużo się dzieje dookoła nas. No i dzisiaj wybory w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj dużo kwestii, ale również dużo kwestii się dzieje oprócz wyborów w Stanach Zjednoczonych. Dużo się przy ostatnich dniach wydarzyło tak naprawdę. I dzisiaj o tym bardzo ważnym liście, który również ma dużo wspólnego ze Stanami Zjednoczonymi. I dlatego po drugiej stronie internetu jest z nami redaktor naczelny portalu pch24.pl, Krystian Kratiuk. Witam serdecznie, dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, dzień dobry. Zanim przejdziemy do rozmowy, analizy listu arcybiskupa Vigano do prezydenta Donalda Trumpa. Zapraszam do tego, by wspierać telewizję w Realu 24. Jeśli uważacie, że to, co robimy, jest dobre, numer konta jest na waszych ekranach, zapraszam do wspierania finansowego naszej stacji, byśmy mogli mówić jak jest, byśmy mogli takie produkować takie programy, jak za chwileczkę usłyszycie, zobaczycie, to potrzebna jest wasza finansowa pomoc. I jeszcze zanim przejdę do rozmowy z panem redaktorem Kratiukiem, zapraszam serdecznie po 20 dzisiaj na żywo w Realu 24 przez całą noc. Wybory prezydenckie w USA od godziny nie 18, jak jest na tej zajawce, tylko od 20, to stara tak zwana miniaturka, więc od 20 na żywo będziemy rozmawiali, analizowali, przepytywali wielu ciekawych gości, którzy znają się na rzeczy. Między innymi Wojciech Jeźman, Witold Gadowski, pojawi się Paweł Lisicki, pojawi się Marcin Dybowski, pojawi się wiele, wiele ciekawych osób, które będą komentowały i całą kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych, ale również szansę obu kandydatów, czy zostanie na swoim miejscu Donald Trump, czy mamy nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. To wszystko okaże się już w nocy. Pierwsze dane będą spływać i będziemy to komentować, przedstawiać dla was na żywo wieczór wyborczy w Stanach Zjednoczonych w Realu 24. No dobrze, panie redaktorze, zacznijmy ogólnie od tego listu, który ja nazywam szokującym, mocnym albo supermocnym nawet, sierpowym w tych, którzy bronili na przykład Franciszka I. No i zacznijmy od tłumaczenia pierwszych zdań, jeśli pan pozwoli. List otwarty do Trumpa. Pozwólcie, że przemówię w tej godzinie, kiedy losom całego świata zagraża globalny spisek przeciwko Bogu i ludzkości. Piszę do was jako arcybiskup, następca apostołów, były nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Piszę do was pośród milczenia władz cywilnych i religijnych. Przyjmijcie moje słowa jako głos człowieka, który woła na pustyni. Jak powiedziałem, kiedy pisałem do pana list w czerwcu, w tym historycznym momencie siły zła sprzymierzają się z siłami dobra w walce bez sąsiedztwa. Siły zła, które wydają się potężne i zorganizowane, kiedy sprzeciwiają się dzieciom światła, które są zdezorientowane, zdezorganizowane i opuszczone przez ich doczesnych i duchowych przewodników. Panie redaktorze, pana komentarz do tych słów, chociażby tego fragmentu listu. No to są rzeczywiście bardzo mocne słowa i dosyć poprawnie definiujące sytuację, definiujące to, w jakim momencie dziejowym znaleźliśmy się my jako katolicy i ludzie dobrej woli, i są to słowa bardzo odważne, bo wypływające przecież ze słów kapłana, który do niedawna był jeszcze przecież nuncjuszem apostolskim w Stanach Zjednoczonych, więc jest, no, można powiedzieć, bardzo doświadczonym dyplomatą, więc to nie jest tak, że pierwszy z brzegu ksiądz czy pierwszy z brzegu biskup wypowiada się na tematy polityki i polityki międzynarodowej również, bo za chwilę, jak będziemy ten list dalej analizować, to państwo się dowiedzą o tym, że to jest rzecz dotycząca nowego kształtu świata, który po pandemii może nastać, o czym już arcybiskup Vigano pisał raz do Trumpa i o czym też rozmawialiśmy na tej antenie w tym składzie, z tego co pamiętam. Więc są to słowa dyplomaty, są to słowa człowieka, który przez kilkadziesiąt lat służył w służbie dyplomatycznej Watykanu, w tym właśnie w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych,
znał się z amerykańskimi politykami, obserwował ich, widział się niejednokrotnie z amerykańskimi prezydentami, a więc wie, o czym mówi. Tutaj zacytujmy jeszcze raz: siły zła przeciwstawiające się dzieciom światłości wydają się potężne i zorganizowane, a dzieci światła są zdezorientowane i niezorganizowane i zostały porzucone przez swoich doczesnych i duchowych przywódców czy przewodników. No właśnie, to jest... No ale panie redaktorze, że wejdę w słowo, no to jest inaczej. Spójrzmy na Polskę. Spójrzmy na Polskę, co się dzieje na ulicach. O tym też będziemy dzisiaj rozmawiali, panie redaktorze. O to też będę pana pytał. No, ale spójrzmy na Polskę, co się stało? Zostawili nas. Zostawili obrońców Kościoła. No co tu dużo mówić. Zostawili nas, a niektórzy nawet nas, nawet obrońców Kościoła potępili, tak? Są takie portale bardzo poczytne w Polsce, najbardziej poczytne wśród polskich katolików portale, które mówią o tym, że obrona kościołów jest no, antychrześcijańskim zachowaniem. Już nawet nie niechrześcijańskim, ale antychrześcijańskim, także przeciwnym Kościołowi, więc są to absurdy, no ale do tej sprawy, jak rozumiem, za chwilę przejdziemy. Arcybiskup Vigano, jako znany krytyk papieża Franciszka, to jest człowiek, który nie po raz pierwszy twierdzi, że Kościół abdykował ze swojej roli również międzynarodowej, to znaczy z tej roli, którą zawsze stawiał, na której zawsze straży stała, była to rola strażnika wolności, strażnika wartości, strażnika moralności, strażnika świata, który został zbudowany przez Kościół, czyli cywilizacji chrześcijańskiej. Wiemy, że od kilkudziesięciu lat co najmniej Kościół z tej roli abdykuje i arcybiskup Vigano w pontyfikacie Franciszka dostrzega tego procesu abdykacji finał. Kolejne wersy, kolejne zdania tego listu. Codziennie odczuwamy, jak nasilają się ataki tych, którzy chcą zniszczyć podstawy społeczeństwa, naturalną rodzinę, szacunek dla życia ludzkiego, miłość do ziemi, wolność edukacji i gospodarki. Widzimy głowy państw i przywódców religijnych, którzy oddają się samobójstwu zachodniej kultury i jej chrześcijańskiej duszy, jednocześnie odmawiając obywatelom i wierzącym podstawowych praw w imię zagrożenia zdrowotnego, które coraz bardziej wyłania się jako ustanowienie nieludzkiej, bezimiennej tyranii. No ciężko się znowu nie zgodzić. Tutaj arcybiskup stawia, no definiuje rzeczy, o których mówimy każdego dnia, tak? Czy na państwa łamach, czy na łamach PCH24.pl, czy innych mediów, które odważnie stają w prawdzie i nie boją się mówić, jak jest. Bardzo żałujemy i bardzo możemy żałować, że arcybiskup Vigano jest dzisiaj człowiekiem, który no, po pierwsze musi nadawać z ukrycia, po drugie jest na marginesie Kościoła całkowicie, ponieważ no, na ten margines jakby sam się przeniósł. Cały czas Państwu będę przypominał w każdym wejściu do znudzenia, że arcybiskup Vigano pozostaje w ukryciu, ponieważ boi się zemsty mafii homoseksualistów, która przeżarła Kościół i przeżarła Watykan. Boi się o swoje zdrowie i życie w związku z tym, co ujawnił. A dzisiaj, jak rozmawiamy, panie redaktorze, to godzinę temu dosłownie się pokazał następny list ujawniający pewne nazwiska homoseksualistów, kolejnych homoseksualistów w Watykanie, wysoko postawionych, właśnie autorstwa arcybiskupa Vigano. Więc mimo tego, że to jest dyplomata wieloletni, to mówi językiem prostym i zrozumiałym. Bardzo żałujemy, że przywódcy Kościoła na całym świecie właśnie tak nie definiują tej dzisiejszej sytuacji, kiedy widzimy, że no właśnie, coraz bardziej na naszych oczach tworzy się świat, który z wolnością obywatela nie będzie miał nic wspólnego. No już nie ma, ale dalej, jak to mówią młodzi ludzie, jedziemy dalej. Realizowany jest globalny plan zwany Wielkim Resetem. Jego architektem jest globalna elita, która chce podporządkować sobie całą ludzkość i narzuca środki przymusu, za pomocą których mają zostać drastycznie ograniczona wolność jednostki i całej populacji. Ten plan został już zatwierdzony i sfinansowany w kilku krajach. W innych jest jeszcze na wczesnym etapie. Ze światowymi liderami, którzy są wspólnikami i wykonawcami tego piekielnego projektu, stoją pozbawione skrupułów osobowości, które finansują i promują Światowe Forum Ekonomiczne i Agenda 2.0.1. Czy pan się z tym zgodzi? Ciężko mi się z tym nie zgodzić, bo to jest bardzo ogólne sformułowanie, z którym i z diagnozą taką ja się oczywiście zgadzam, natomiast no, zwracam uwagę na to sformułowanie Wielki Reset. To sformułowanie jeszcze kilkukrotnie przejawi się w tym liście i Wielki Reset w polityce międzynarodowej rzeczywiście jest planowany i to od lat. Był już planowany wtedy, kiedy w amerykańskich wyborach miała wygrać Hillary Clinton. Ona była 4 lata temu przygotowana na to i wiemy z tych przecieków z WikiLeaks tak zwanych, ale też z VatiLeaks, czyli z przecieków z Watykanu, z tej korespondencji, zwłaszcza Hillary Clinton i jej otoczenia, że wtedy była planowana taka oto wolta. Mamy człowieka, który
utożsamia się z lewicowymi postulatami na czele Kościoła katolickiego i będziemy mieli kobietę na czele Stanów Zjednoczonych, czyli najpotężniejszego wciąż światowego mocarstwa, która nie tylko się utożsamia z lewicowymi postulatami, jak papież Franciszek, ale wręcz jest uosobieniem tych lewicowych, czy wręcz lewackich, neokomunistycznych postulatów. Proszę sobie wyobrazić, jak wyglądałby wówczas świat, gdyby to Hillary Clinton wygrała 4 lata temu, a nie Donald Trump. Zresztą to, co dzisiaj widzimy na polskich ulicach, jest lustrzanym odbiciem tego, co przez 4 lata działo się na ulicach Ameryki w stosunku do poczynań Donalda Trumpa. I zawsze wszystkie protesty, również te protesty Black Lives Matter, które ostatnio obserwowaliśmy w ostatnim roku, one również były protestami antytrumpowskimi, mimo że to nie Trump zastrzelił czy przydusił czarnoskórego bandytę, prawda? I wskutek czego ten człowiek zmarł. Ale wszystkie te protesty zawsze się przejawiały jako antytrumpowe. Ten wielki reset jest planowany od dawna. To, że świat ma wyglądać inaczej niż to, do czego się przyzwyczailiśmy, no to myślę, że już nikogo nie musimy o tym przekonywać w dobie trwania od pół roku nowej normalności. Hasła, które używane jest przecież nie tylko przez polskiego premiera, użyte po raz pierwszy w marcu 2020 roku, ale przez premierów, prezydentów i głowy państw praktycznie w całej Europie. To nie jest ta nowa normalność, new normality. To nie jest rzecz wymyślona tu nad Wisłą, ale to jest międzynarodowy slogan, właśnie obowiązujący wśród ludzi rządzących państwami. My wiemy już dzisiaj, zdajemy sobie sprawę z tego, że oni nie chcą, żeby świat po pandemii wyglądał tak jak przed. Wiele spraw już w tym kierunku kroczy. Arcybiskup Vigano to widzi i nazywa to wielkim resetem. Potrzebne, jak kania dżdżu potrzebują lewicowcy teraz tego, żeby na czele największego państwa świata, mówimy o największym mocarstwie, nie stał polityk jakkolwiek kojarzony z prawicą albo kojarzony z umiłowaniem wolności, a wiemy, że w Ameryce, zwłaszcza w południowych Stanach, to jest wciąż bardzo silne poczucie umiłowania wolności właśnie, ale im bardzo zależy, najbardziej na świecie, żeby to mocarstwo było w rękach nowej lewicy. I starego człowieka przy okazji, który przez tą nową lewicę jest wykorzystywany, bo właśnie takim jest Joe Biden. Gdybym może czytał taki list 5 lat temu, to bym się pośmiał albo polemizował. No teraz już chyba nie ma wątpliwości, bo kolejne zdania mówią tak. Celem Wielkiego Resetu jest ustanowienie dyktatury zdrowotnej, mającej na celu ograniczenie wolności ukrytej za kuszącymi obietnicami zapewnienia powszechnego dochodu i zmniejszania indywidualnego zadłużenia. Ceną za to Międzynarodowy Fundusz Walutowy zmusi do rezygnacji z własności prywatnej i do programu szczepień na COVID-19 i COVID-21 sponsorowanym przez Billa Gatesa we współpracy z głównymi firmami farmaceutycznymi. Oprócz ogromnych interesów ekonomicznych, które motywują zwolenników wielkiego resetowania, wprowadzenie szczepień będzie wiązało się z wymogiem posiadania paszportu zdrowia i cyfrowego dowodu tożsamości z konsekwentnym śledzeniem kontaktów ludności na całym świecie. Jak pan redaktor do tego podchodzi, ale jak gdyby jako żywo dzieje się to na naszych oczach. No, nasi korespondenci Agnieszka Wolska z Niemiec mówi bezpośrednio o tym, że już bardzo mocno chcą wdrożyć w Niemczech właśnie paszport zdrowotny. To samo się dzieje w Wielkiej Brytanii, więc to nie są jakieś mrzonki czy też jakaś fanaberia arcybiskupa Kościoła katolickiego. Tak, oczywiście ja co do przewidywania przyszłości nie jestem w stanie wyjść i nie chciałbym wychodzić tak daleko jak arcybiskup Vigano, ale widzimy i dostrzegamy w naszej nieszczęsnej polskiej debacie publicznej trochę mniej niż w tej zachodniej, zwłaszcza brytyjskiej, amerykańskiej, czy jak pan redaktor wspomniał, niemieckiej, widzimy już takie wrzutki. Bywały już takie wrzutki o paszporcie tym takim zdrowotnym, tak, że będzie można podróżować, jak się będzie zaszczepionym. One szybko znikały, bo się wciąż nie cieszą powszechnym uznaniem społeczeństwa. No ale jak się nie cieszą powszechnym uznaniem społeczeństwa, to się je wprowadzi po prostu później. Od pół roku rzeczywiście, i tutaj pełna zgoda z arcybiskupem Vigano, żyjemy w czymś na kształt dyktatury sanitarnej. Jeżeli przez decyzję Sanepidu, tak, i Ministerstwa Zdrowia w całej Polsce nie możemy wyjść na cmentarze przez parę ostatnich dni, no to jest to oczywista oczywistość, chciałoby się powiedzieć, że taka dyktatura sanitarna jest. Czy doprowadzi to do tego, o czym pisze arcybiskup Vigano? Nie wiemy, ale cieszymy się bardzo, że jest, że wychodzi z kościoła, z członka hierarchii kościelnej, z pod pióra dyplomaty, byłego dyplomaty watykańskiego, wychodzi przestrzeżenie świata przed tym, do czego może doprowadzić to, co się dzieje. Bo to jest kontra wobec tego, jak się wobec pandemii zachowuje
Watykan, który całkowicie tym planom pandemicznym się poddał, całkowicie poddał się nowej normalności. Jako pierwszy ogłosił, że nie będzie Bożego Narodzenia w tradycyjnej formie, czyli z wiernymi w kościołach watykańskich. Nawet nie to, że będą jakieś limity, ale po prostu w Bazylice Świętego Piotra i w innych kościołach w Watykanie, a najpewniej i w Rzymie, nie będzie, bo przecież papież jest biskupem Rzymu, nie będzie wiernych w Boże Narodzenie i już to wiemy od sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej, a jest jeszcze 2 miesiące do Bożego Narodzenia, więc ten głos arcybiskupa Carlo Maria Vigano staje w kontrze wobec politycznej poprawności, na jaką zachorowała wierchuszka Watykanu. Panie redaktorze, jeszcze raz proszę to powtórzyć te zdania. Czyli co, nie będzie dostępu do najważniejszych miejsc kultu katolickiego, religii katolickiej, mówię o Rzymie, podczas Bożego Narodzenia? W Watykanie z całą pewnością, a podejrzewam, że Rzym może zrobić to samo, ponieważ Rzym należy, jest biskupstwem papieża Franciszka, prawda? A wiemy już na pewno, że w Watykanie nie będzie wiernych w Boże Narodzenie w kościołach. To z całą pewnością. Po prostu nawet nie wiem, co mam powiedzieć. No, wystarczy, że się pan cofnie do Wielkanocy, kiedy też nie było wiernych. No tak, tylko miałem wrażenie, miałem nadzieję i modliłem się o to, że to nie nastąpi. A tu jest jeszcze gorzej niż było w Wielkanoc. Dyktatura sanitarna, czy dyktatura sanepidu, ja bym to tak nazwał, jest w tej chwili na całym świecie wprowadzona i ogranicza naszą wolność w sposób radykalny, ponieważ po pół roku montowania nam do głowy informacji o pandemii wydawałoby się, że już wszyscy na świecie zdają sobie sprawę z ewentualnego zagrożenia, tak? Nawet ci, którzy nie wyszli od pół roku z domu, to oni wiedzą i mam wrażenie, w ich sercach czują, że gdyby chcieli wyjść, to mogą. Powinni mieć takie poczucie, że gdybym chciał pójść do kościoła i siebie zarazić lub innych, którzy przyszli wiedząc, że mogą być narażeni, no to wolność mi na to zezwala. Tak? Jeżeli wszyscy świadomie idą, po pół roku codziennie mówienia w wiadomościach, że wszyscy możemy umrzeć na COVID. Tu się podejmuje decyzje administracyjne odgórne, że takiej możliwości nie ma. Pewnie również w trosce o zdrowie kapłanów, którzy przecież przysięgali, że będą służyć ludowi Bożemu, a nie będą w zamknięciu, w obawie przed chorobami przenoszonymi przez ten lud Boży. No ale to jest kwestia jeszcze inna niż ta, którą porusza arcybiskup Vigano w swym liście, który przecież dotyczy spraw międzynarodowych. No dobrze, to kolejne fragmenty bardzo ważne. Wielu ludzi, jak wiemy, nienawidzi tego odniesienia do konfliktu między dobrem a złem i używania apokaliptycznych, tu w cudzysłowie, podtekstów, które, jak mówią, gniewają duchy i zaostrzają podziały. Nic dziwnego, że kiedy wróg myśli, że dotarł się do cytadeli, którą chce podbić bez przeszkód, wróg jest zirytowany, że został zauważony. Zaskakujące jest jednak to, że nie ma nikogo, kto mógłby podnieść alarm. Reakcja państwa głębokiego na tych, którzy potępiają jego plan, jest złamana i niespójna, ale zrozumiała. Kiedy dzięki współudziale środków masowego przekazu udało się prawie bezboleśnie i niezauważalnie uczynić przejście do nowego początku świata, na jaw wychodzą wszelkiego rodzaju oszustwa i skandale i zbrodnie. No jakby nie patrzeć, znowu arcybiskup ma rację. Tak, tutaj jest bardzo ważna ta kwestia deep state, głębokiego państwa, tak? Na polskie dobrze by to było tłumaczyć jako takie państwo ukryte, takie państwo w państwie, po polsku się mówi, czyli to, co jest niejawne. Arcybiskup Vigano używa tego też nie po raz pierwszy w kontekście do kościoła, mówi o deep church w dalszej części tego listu i w innych swoich listach też to poruszał, czyli rzecz dotycząca tego, że nie wszystkie rzeczy, które się dzieją się za zgodą władz. Niektóre dzieją się jakby mimo tego, że władze są formalnie wybrane. W Polsce też to znowu obserwowaliśmy. To deep state, to głębokie państwo w Polsce wybrzmiało kilka dni temu w zupełnie skandalicznym i w zupełnie wyjątkowym, a mam wrażenie, że niezauważonym przez większość mediów pod względem wyjątkowości tego wydarzenia, liście 200 generałów. Ten list 200 generałów, który de facto wypowiada władzę, wypowiada posłuszeństwo władzy, jest czymś niezwykłym, jest czymś w historii III RP niespotykanym, w ogóle w historii Polski niespotykanym, żeby 200 generałów służb mundurowych groziło de facto, bo to jest taka groźba za firanką, rzekłbym,
za zasłoną, że my nie wyjdziemy, nie poprzemy was, gdybyście chcieli manifestacje nielegalne rozganiać, a co więcej, za tym się kryje. Za tym się kryje to, że ci generałowie mówią między wierszami do dzisiaj rządzących w Polsce, że mamy do czynienia z buntem służb mundurowych względem rządzących cywilów tymi służbami, co jest w demokratycznym społeczeństwie normą. I to jest właśnie deep state. To samo deep state, przed tym samym deep state ostrzega nas arcybiskup Carlo Maria Vigano, mówiąc o tym, że właśnie, że wielu ludzi odczuwa złość wskutek odniesień do walki dobra ze złem i wobec wykorzystywania apokaliptycznych podtekstów. Bo to jest właśnie to, czego używają, to jest argument, którego używają przeciwnicy arcybiskupa Vigano, mówiąc o tym, że on wszędzie widzi koniec świata, on wszędzie widzi spisek, on wszędzie widzi brak nadziei na lepsze jutro i brak wiary w to, że ci, którzy rządzą, albo ci, którzy rządzą poza kamerą, czyli to deep state, głębokie państwo, państwo w państwie, że to może przynieść jakieś dobro. No nie może i się cieszymy, naprawdę. Cieszmy się z tego, że jest taki arcybiskup, który takie rzeczy głośno potrafi mówić, a nie tylko w ramię stawać w TVN-ie czy w CNN-ie, w tamtejszym kodzie kulturowym i cały czas mówić wszystko to, czego by sobie życzyli dziennikarze lewicowi. No dobrze, panie redaktorze, to jest chyba moim zdaniem z tego listu, który przeczytam, bo nie zdążyłem go już wcześniej przetłumaczyć, a więc na żywo będę to tłumaczył. No ale to jest chyba najmocniejsze, to są najmocniejsze zdania. Najpierw po angielsku przeczytam. As is now clear, the one who occupies the chair of Peter has betrayed his role from the very beginning in order to defend and promote the globalist ideology, supporting the agenda of a deep church who choose him from its ranks. Więc teraz stało się jasnym, że ten, który zasiada na tronie Piotrowym, zdradził swoją rolę od początku na rzecz bronienia i promowania ideologii globalistów. Wspierał agendę głębokiego kościoła, czyli jego deep church, o którym pan redaktor wspomniał, i który go właśnie wybrał na tą rolę, czyli rolę papieża. No to chyba już nie ma wątpliwości, że arcybiskup Vigano co? Wypowiada posłuszeństwo Franciszkowi I? Wydaje się, że tak i właśnie o ten fragment mam pretensje do arcybiskupa Vigano, o to, że posunął się tak daleko, ponieważ cały ten list, który jest jawnym poparciem po prostu, tak, jawnym poparciem ze strony konserwatywnych katolików, których poniekąd arcybiskup Vigano w amerykańskich mediach reprezentuje, wystarczyłby. Wystarczyłby, bo naprawdę konserwatyści katolicy mają dużą dozę nieufności wobec polityki Watykanu dzisiejszej i osoby papieża Franciszka również. A takie wprost pisanie de facto może dewaluować ten list w oczach ludzi, którzy mogliby do niego sięgnąć i którzy bardziej by zaufali tezom arcybiskupa Vigano, gdyby on wprost Ojca Świętego nie atakował. Ja nie mam wiedzy takiej, którą ma arcybiskup Vigano, żeby była jasność. On ma wiedzę insiderską, on ma wiedzę z wewnątrz Watykanu, on ma wiedzę, w której ujawnia homoseksualne kliki watykańskie i podaje konkretne przykłady, łącznie z datami, kiedy kto, gdzie, z kim, za przeproszeniem, kopulował, mówiąc wprost, w Watykanie. Więc to jest człowiek, który ma taką wiedzę, a której ja nie mam. Więc ja się pod takimi słowami rzecz jasna podpisać nie mogę, ale jesteśmy od tego dziennikarzami, żeby tego typu szokujące informacje pokazywać i żeby tego typu szokujące oświadczenia cytować i pokazywać, że są różne głosy w kościele, bo arcybiskup Vigano cały czas jest następcą apostołów, biskupem kościoła katolickiego, nikt go z tego kościoła nie wyrzucił, nikt go nie ekskomunikował, a przecież papież ma tego typu narzędzia do dyspozycji. Sądzę, że w ogóle arcybiskup Vigano od początku swojej tej działalności demaskatorskiej, tak to nazwijmy, demaskującej Deep Church, arcybiskup Vigano przekracza nieco granicę. Przekracza granicę, już przekroczył w tym pierwszym liście, kiedy w pierwszym liście, w którym ujawnił po raz pierwszy te homoseksualne kliki w Watykanie, arcybiskup Vigano wprost wezwał papieża Franciszka do ustąpienia. Jego list byłby dużo mocniejszy, gdyby on wyłącznie te kliki ujawnił, a nie jeszcze wzywał do ustąpienia papieża, do czego arcybiskup jako jedna osoba w kościele nie ma żadnego prawa. Być może to jest
plan Boży, żeby taki pontyfikat, taki dopust Boży był w postaci papieża Franciszka i wszystkiego tego, co się wokół niego dzieje, no, ale arcybiskup Vigano ewidentnie przekracza tutaj granicę, tym bardziej ją przekracza, że w odbiorze powszechnym arcybiskup Vigano jest człowiekiem, który przestał być dyplomatą watykańskim w czasie, kiedy Franciszek został papieżem, tak? Więc może być to odbierane jako osobista zemsta. Te słowa moim zdaniem są o krok za daleko. Ja bym się pod nimi nie podpisał, natomiast warto je cytować, no bo jesteśmy dziennikarzami od podawania prawdy, a arcybiskup Vigano właśnie takie słowa, nie inne powiedział. Ale czy to nie jest tak, jako katolik teraz powiem, że wreszcie ktoś to powiedział, ktoś to tak naprawdę gdzieś tam jest w naszych głowach. Ja rozumiem, że mamy być podlegli następcy świętego Piotra na tronie piotrowym w Watykanie, ale z drugiej strony no to, co się dzieje. Ja tak sobie przypomnę właśnie a propos arcybiskupa Vigano, wtedy, kiedy opublikował ten list, którym napisał prawdę o lobby homoseksualnym, o tym, co wyprawił kardynał McCarrick. No i powiem szczerze, że reakcja potem papieża była po prostu załamująca ręce, który powiedział, że tak naprawdę to tego nie skomentuje. No nie wiem, czy pamiętam, że się wycofał po prostu z komentarza tej sprawy. Tak było, rzeczywiście. Natomiast Kościół od 2000 lat w swojej tradycji nie przewiduje tego, żeby jeden arcybiskup wzywał papieża do ustąpienia. Jeżeli już ktoś miałby wzywać papieża do tego, to powinno być to kolegium kardynalskie, więcej kardynałów. I jeszcze przyzna pan redaktor, że wizerunkowo to wygląda bardzo słabo, kiedy biskup, który jest odsunięty od lukratywnych, powiedzmy, pozycji w Kościele, a więc od dyplomacji watykańskiej i odwołany z pozycji nuncjusza w najważniejszym państwie świata, atakuje tę osobę, która go odwołała, którą jest Ojciec Święty. Bez względu na to, co sądzimy o polityce i postępowaniu papieża Franciszka, no nie tak to się wszystko powinno odbywać, ale kto wie, jak tę sytuację oceni Bóg i historia, bo przecież niekoniecznie my w tym studio czy w tym połączeniu skype'owym. Panie redaktorze, zachęcam tych, którzy zechcą sięgnąć do tego listu, warto. Finalnie, bo jeszcze kilka innych spraw, o które chciałbym pana zapytać, panie redaktorze, jak pan to ocenia jako katolik, już nie jako dziennikarz, tylko jako katolik, co pan poczuł, czytając ten cały list? Poczułem, że arcybiskup Vigano bardzo mocno chce pokazać katolikom amerykańskim, bo to do nich w pierwszej kolejności jest ten list otwarty skierowany, że muszą iść na wybory, że toczy się walka nie tylko na poziomie politycznym, że toczy się walka na dobro i zło, na poziomie duchowym również. To jest to, o czym bardzo często mówimy, również na Państwa antenie, że tu się nie toczą same rzeczy jawne. To nie jest tylko wojna między demokratami a republikanami, tak? To jest głęboka, głęboka duchowa sprawa między tym, kto wygra w Stanach Zjednoczonych i ona, jak zawsze, właśnie dlatego organizujecie Państwo dzisiaj wieczór wyborczy od 20 na antenie w Radiu 24, że to są jedne z najważniejszych wyborów na świecie, najważniejsze wybory na świecie po wyborach papieża. Przecież kiedy wybory są we Francji, czy w Niemczech, czy we Wielkiej Brytanii, czy w Rosji, no cały świat tak na to z uwagą nie patrzy. Z tego prostego powodu, że jest jeszcze jakaś dziejowa misja Ameryki. Zresztą o tej dziejowej misji Ameryki już nieraz pisał arcybiskup Vigano. I arcybiskup Vigano powtarza tutaj takie sformułowanie o tym, który powstrzymuje zło. Że tych powstrzymujących zło, to się mówi, to jest takie greckie sformułowanie katechon, który powstrzymuje zło, ono jest zresztą ze świętego Pawła użyte. Mogą tymi powstrzymującymi zło być ci, którzy przeciwstawiają się mu w sposób otwarty i jasny, a nawet mogą to być ludzie, instytucje, wydarzenia, którzy nie należą wprost do Kościoła, bo przecież Donald Trump do Kościoła nie należy, a Joe Biden, żeby było zabawniej, do Kościoła należy, jest katolikiem. I bardzo wielu amerykańskich biskupów popiera Joe Bidena, aborcjonistę, znanego z poparcia dla aborcji niemal nieograniczonej oraz dla wszystkich postulatów LGBT, popiera go z tego powodu, że on na przykład jest za otwarciem granic, tak, za imigrantami, co bardzo podoba się papieżowi Franciszkowi. Donald Trump ma na pięku z papieżem Franciszkiem. Papież Franciszek bardzo nie lubi go za to, że za ten mur
na granicy, za ograniczenie migracji do Stanów Zjednoczonych, za sprawy klimatyczne. Biskupi amerykańscy są bardzo podzieleni w pół na pół, ale ci głośniejsi, mający lepszy dostęp do tamtejszych TVN-ów, że będę się trzymał tego sformułowania, są za Joe Bidenem w pełni. Dlatego cieszę się, mimo tych wszystkich fragmentów, które wolałbym w tym liście, żeby ich nie było, cieszę się, że taki list powstał, ponieważ amerykańscy katolicy w przeddzień wyborów, bo to kilka dni temu ten list otrzymali, mogą zobaczyć, iż świat po katolicku wygląda rzeczywiście tak, a nie tylko w ten sposób, w jaki im próbują tłumaczyć zlewaczali niektórzy biskupi amerykańscy. Panie redaktorze, co się stało z polskim kościołem katolickim? Co się stało z hierarchią naszego kościoła w Polsce? Rozumiem, że pan redaktor pyta o to, dlaczego dzisiaj polska hierarchia schowała de facto głowę w piasek i przestała brać udział w debacie. Absolutnie tak, absolutnie tak. No właśnie, sam sobie zadaję to pytanie, czy po raz kolejny zmasowany atak wiedźm na ulicach i osób, które dały się tym wiedźmom zwieść, bo przecież nie wszyscy są tam ludźmi złej woli, głęboko w to wierzę, a przynajmniej chcę w to wierzyć, przestraszył polskich biskupów, jak zwykle, być może w poczuciu odpowiedzialności za to, żeby nie spłonęły kościoły w Polsce, żeby nie stało się to, co się stało w Nicei, czy wczoraj przed synagogą w Wiedniu, z tego co pamiętam. Polscy biskupi się wycofali, bo przypomnijmy, pierwsza reakcja biskupów była dokładnie taka, jakiej oczekiwaliśmy. Pierwszą reakcją biskupów była wielka radość. To ta wielka radość jeszcze bardziej sfrustrowała te dzikie feministki, które wyszły na ulicę protestować, strajkować i rozbijać nasze kościoły. No i wtedy mieliśmy jakieś schowanie się kościoła za plecy. Teraz rzecznik episkopatu potwierdza, że kościół nie zgodzi się na żaden kompromis w tej sprawie i to nas bardzo cieszy. Natomiast to nie słychać zdecydowanych, mocnych głosów samych biskupów, choć rzeczywiście przecież rzecznik episkopatu takim głosem biskupów jest. I mi by się marzyło, wie pan, panie redaktorze, co? Mi by się marzyło, żeby biskup miejsca, który w ogóle się od tego czasu nie odezwał, a więc wasz warszawski kardynał Nycz, żeby kardynał Nycz, Kazimierz Nycz, powiedział prezydentowi Dudzie, że jeżeli orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zostanie wydrukowane, co się do tej pory nie stało, żeby była jasność, mimo że termin był... No właśnie, to jest, zaraz chcę o tym też porozmawiać. Właśnie. Że jeżeli ono wejdzie w życie, a prezydent mimo wszystko zliberalizuje dostęp do aborcji, bo de facto tak by było, że pozwoli na to, żeby większa część dzieci była zabijana niż po tym orzeczeniu, to prezydent Duda, zgodnie z nauką Kościoła i praktyką Kościoła ostatnich dziesięcioleci, zaciąga na siebie ekskomunikę. Marzyłoby mi się to, żeby kardynał Nycz wyszedł na konferencji prasowej i coś takiego prezydentowi przypomniał. No, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jestem w tej sprawie marzycielem. No jest pan redaktor marzycielem. No i mamy właśnie. Powinien być od razu ogłoszony ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, uchwała. A nie jest. A miało to być chyba zrobione nawet wczoraj. A nie było. No wczoraj co się dzieje? Przepraszam. I teraz zadaję, zanim oddam panu głos, panie redaktorze, zadaję pytanie dla pana prezydenta, dla pana Jarosława Kaczyńskiego. No jaja sobie z Polaków robicie? No to jak to jest? Jaja robicie sobie z Trybunału Konstytucyjnego, o który tak walczyliście? O który... szła taka walka z tymi, którzy teraz zmusili was przez ulicę, przez wydzierające się małą nastolatki i młodych ludzi o to, żebyście zmienili prawo, które Trybunał uchwalił? No, świat w Polsce stanął na głowie, panie redaktorze. Nie mam do tego żadnego mandatu, ale odpowiem w imieniu pana prezydenta, premiera i Centrum Legislacji Rządowej. Chyba jest taka instytucja, która powinna to Dziennik Ustaw wydrukować. Tak, robią sobie jaja. Robią sobie jaja z nas, robią sobie jaja z państwa. To jest cyrk na kółkach. Po raz kolejny grupa osób, która wyszła na ulicę, terroryzuje polski rząd, a polski rząd podnosi ręce. Dokładnie tak samo było w roku 2016, kiedy ta ustawa po raz pierwszy trafiła, ustawa przygotowana wtedy przez Ordo Iuris, trafiła do Sejmu i Jarosław Kaczyński poddał się pod presją feministek. I zwróćmy uwagę, że gdyby on to zrobił w roku 2016 i przeprowadził ten projekt, który wówczas Ordo Iuris złożyło, to dzisiaj dawno by było po sprawie. Potem mógłby urządzić swoje 500+, potem mógłby rozdać jeszcze inne pieniądze, miałby więcej jeszcze ludzi go popierających z tego powodu, że feministki i tak by go nie poparły. Większość kobiet
nie oszukujmy się, zdecydowana większość kobiet nie zastanawia się nad aborcją, bo ta sprawa, która została w tej chwili zakazana, dotyczyła około 1000 osób rocznie. A więc jeżeli chodzi o te dzieci, które mogą się urodzić chore i w badaniach prenatalnych wykryto szansę na ich chorobę, a Jarosław Kaczyński wtedy tego nie zrobił. Miałby większe poparcie jeszcze z prawej strony, bo część konserwatystów znacznie mniej by chciała go krytykować. Ja podejrzewam, że znacznie mniej bym go krytykował, gdyby on wtedy odważnie aborcji zakazał, bo uważałbym go wtedy za polityka, który może nie jest politykiem z marzeń, ale jest politykiem bardzo odważnym i potrafi się lewicowo-liberalnym kręgom sprzeciwić w sposób bardzo stanowczy, bo nie oszukujmy się, walka o sądy jest sprzeciwieniem się liberalno-lewicowym kręgom, walka o to, czy z Unii Europejskiej wziąć więcej, czy mniej pieniędzy jest sprzeciwieniem się lewicowym kręgom, bądźmy poważni. Dopiero sprawa aborcji czy LGBT byłaby sprawą sprzeciwienia się lewicowo-liberalnym kręgom, ale tego nie zrobili i zbierają tego owoce dzisiaj. W tym czasie około 5 tysięcy dzieci zostało zgodnie z ich wolą, z wolą Jarosława Kaczyńskiego, zabite w polskich szpitalach i teraz Jarosław Kaczyński zbiera tego owoce na ulicach, bo wyrosło jeszcze następne pokolenie. Jeszcze 4 lata minęły, jeszcze 4 lata mało lat dorosło do tego, żeby wyjść na ulicę i teraz z wulgarnymi transparentami próbować obalić polski rząd. Ale jeszcze odsyłam tutaj Państwa, przepraszam Panie Redaktorze, to będzie taka kryptoreklama, do wywiadu ze Stanisławem Michalkiewiczem na łamach PCH24TV, wczoraj udzielony koledze Pawłowi Chmielewskiemu, gdzie to Stanisław Michalkiewicz bardzo bystrze rozłożył te protesty na czynniki pierwsze, jeśli... Panie redaktorze, to samo zrobił w połączeniu ze mną na żywo w Realu 24 również wczoraj. Doskonale, więc mają Państwo dużo czasu na obejrzenie tych obu materiałów, żeby zobaczyć, jak Stanisław Michalkiewicz doskonale, błyskotliwie rozkłada na czynniki pierwsze te protesty, pokazując, że jak zwykle nie chodzi tutaj wcale o ten jeden temat, który obchodzi wąską grupę kobiet co roku, ale chodzi o względy dotyczące polityki międzynarodowej i tego, kto tutaj jest, kto tu komu służy w tym kraju. A list tych 200 generałów, o którym wspomnieliśmy sobie parę minut temu, jest tego najlepszym dowodem. No właśnie, list komunistycznych generałów przede wszystkim, który powinien przejść mocnym komentarzem przez media wszystkie, nie przeszedł. Ale właśnie, czy mamy grupę tak zwanych prawicowych polityków w Polsce, które to są, przepraszam, powiem to z pełną świadomością, to są miękkie faje. Cytuję tutaj jedną osobę, która walczy o prawa nienarodzonych. I mamy człowieka, Robert Bąkiewicz, który jako jedyny z tych działaczy społeczno-politycznych wychodzi i robi to, co do niego należy. Czyli jesteśmy świadkami jakiegoś takiego resetu na prawicy w Polsce, bo jednak mnie bardzo, ale to bardzo, po raz kolejny oczywiście, ale chyba finalnie teraz, rozgniewała postawa albo jej brak. Tych, którzy często, przepraszam, wycierają sobie usta w wywiadach, jak bronią życia i tak dalej i tym podobne, a gdy przyszło co do czego, no to siedzieli cicho, schowani gdzieś bardzo głęboko i nie mówili nic. No wielkie ukłony dla kolegi Bąkiewicza, który po raz kolejny pokazał, że używana przez niego retoryka nie jest wyłącznie na pokaz, bo on nie jest politykiem, on jest działaczem społecznym, tutaj rzeczywiście próbuje kształtować młode pokolenie w tym duchu patriotycznym, narodowym i katolickim właśnie i cieszymy się bardzo i kibicujemy w tej walce o kościoły. My jako Stowarzyszenie Polonia Chrystiana również takie oświadczenie wydaliśmy i staliśmy pod krakowskimi kościołami, kiedy było trzeba. A co do bycia miękkim przez polityków PiS, no to chyba nikt nie ma wątpliwości już, panie redaktorze, że to jest partia, która najchętniej, większość tej partii, trzon tej partii, to są ludzie, którzy najchętniej poszliby drogą brytyjskich konserwatystów, którym to całe zamieszanie dzisiaj nie pasuje, którzy nie są gotowi na walkę, którzy uważają, że bycie politykiem jest okazją do zarobienia pieniędzy, być może podjęcia jakiejś administracyjnej decyzji o tym, że pieski i kotki nie powinny być trzymane na łańcuchu, bo to nikogo nie urazi, tam jakiś rolnik sobie, prawda, przez to podetnie żyły, co prawda, ale establishment nas pochwali, nas pochwali Gazeta Wyborcza, pokażemy swoją twarz, ludzi, którzy niby są przywiązani do tradycyjnych wartości, ale to jest taki nowoczesny konserwatyzm, to jest taki zielony konserwatyzm i tak dalej. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było.
Ale jest jedna rzecz, która mnie powstrzymuje przed powiedzeniem tego o wszystkich politykach PiS. No jednak, panie redaktorze, proszę zauważyć, że ktoś temu Trybunałowi Konstytucyjnemu pozwolił wydać taki wyrok. Pozwolił zakazać w Polsce aborcji. I teraz to, że to orzeczenie nie jest wydrukowane, jest efektem tego, że, jak sądzę, jak przypuszczam, bo nie mam niestety insiderskich informacji, że w Prawie i Sprawiedliwości toczy się w tej chwili bitwa o to, czyli jest tam jakaś część osób, które chcą, żeby polskie prawo wyglądało tak, a nie inaczej, żeby nie wolno było tutaj zabijać dzieci pod żadnym pretekstem, a część chce się dogadać z tymi, którzy od paru dni wulgaryzmy wykrzykują na ulicach i wypisują je na murach naszych kościołów, a więc ktoś tam w tym PiS-ie jeszcze katolikiem jest, ale niestety nie mamy informacji, jakie to są siły w układzie procentowym. No, potwierdzę z insajderskich, powiedzmy, źródeł, że tak się dzieje rzeczywiście. Potwierdzę, co pan redaktor powiedział, że się tak dzieje. Że jest walka wewnątrz PiS-u, że dużo słów zniechęcenia postawą lub braku odpowiedniej postawy. Więc ciekawie się dzieje. No dobrze, panie redaktorze, na koniec. To kto wygra? Trump czy Biden, pana zdaniem? Sądzę, że wielki reset bardzo chce przygotować właśnie Joe Biden i bardzo bym nie chciał, żeby świat od jutra wyglądał jeszcze gorzej niż wygląda dzisiaj, a Joe Biden jest gwarancją tego dla lewicowo-liberalnych kręgów, że katolicy na całym świecie i ludzie dobrej woli, którzy zwyczajnie chcą żyć w świecie takim, jakim się wychowali, w którym wolność nie jest ograniczana, że Joe Biden, mimo że jest katolikiem nominalnie, to bardzo tego chce. W związku z tym nie wyobrażam sobie, że mógłbym kiedykolwiek powiedzieć, że mam nadzieję, że wygra Joe Biden. Ze wszystkimi uwagami, które mamy do Donalda Trumpa, możemy ich mieć naprawdę bardzo dużo, to nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek z ludzi rozsądnych po prawej stronie polskiej sceny politycznej mógł czy publicznej mógł powiedzieć, że życzę zwycięstwa Bidenowi. Krystian Kratiuk, redaktor naczelny portalu pch24.pl i Polonia Christiana, był moim państwa gościem w połączeniu internetowym. Panie redaktorze, wielkie dzięki za dzisiejszą rozmowę. Serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Zanim się pożegnamy, tylko przypomnę, że możecie wspierać telewizję w Realu24. Zapraszam również do wsparcia portalu pch24.pl, telewizji, którą tworzą od wielu miesięcy, wywiadów, które publikują. Zapraszam również do wspierania w Realu24. Jeśli uważacie, że to, co robimy, jest dobre, numer konta jest na waszych ekranach, zapraszam do wsparcia finansowego naszej stacji. Zapraszam dzisiaj na godzinę 20. Wieczór wyborczy, wybory w Stanach Zjednoczonych, tu jest na 18 napisane, ale o 20 zaczynamy. Wybory prezydenckie w USA na żywo do prawie 4 czy 5 nad ranem będziemy specjalnie dla was i nad ranem również od godziny 9 będziemy mówili, komentowali to wszystko, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Zapraszam od 20 dzisiaj na żywo w Realu24. Za teraz dziękuję, kłaniam się niziutko. Do zobaczenia, do widzenia.